cieniu Twoich rąk ukryj, proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem, bądź nadziei dniem. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie. Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych. Chciałem właśnie słowami tej pieśni, którą tak wielu spośród nas zapewne zna, rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie w Codzienniku Biblijnym 10 marca 2022 roku. Kiedy chcemy się skryć pod skrzydłami naszego Ojca, w Jego ramionach. Małe dzieci, gdy wystraszą się, biegną do swoich rodziców, rzucają się w ramiona i chcą się mocno wtulić, bo wtedy czują się bezpieczne. Wiedzą, że praktycznie nic im w danym momencie nie zagraża, gdy są w ramionach taty czy też mamy. Nasz obecny czas jest czasem, w którym tak wielu ludzi poszukuje ramion Ojca Niebieskiego, aby skryć się w swoich lękach, w swoich trwogach, aby skryć się przed wojną, aby uciec od znienawidzonego oblicza tych, którzy przynoszą prześladowanie. My dziś łączymy się z tymi wszystkimi, którzy wołają słowami tej pieśni: Panie, ukryj nas, Panie, ochroń nas, Panie, przytul nas. Dołączamy do tego wołania i chcemy, aby Bóg zadziałał, aby Bóg przemówił, aby Bóg przyniósł odkupienie i wprowadził pokój. Prorok Izajasz w 51 rozdziale, w 16 wersecie powiedział: włożyłem moje słowa w Twoje usta i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki. Bóg wkłada w nasze usta swoje słowa, ale musi też nas ukryć w cieniu swojej ręki. Bo jeśli Bóg wkłada swoje słowo w nasze usta, to chce, aby to słowo działało i przyniosło określony rezultat. Rezultat, który niekoniecznie musi się podobać tym, którzy tego słowa wysłuchają. Bo Boże Słowo jest prawdziwe, Boże Słowo jest obnażające wszystko to, co w nas złego. Dlatego potrzebujemy ukrycia w Bożej ręce, aby ci, do których idziemy, aby przemówić, nawrócić ich, naprawić ich złe postępowanie, nie zemścili się na nas, ale wysłuchali tego słowa, Bóg nas ochronił, a przez swoje słowo i poprzez działanie Ducha Świętego działał w życiu tych, do których nas wysłał. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarły się drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowa i nie zaparłeś się mojego imienia. To słowa z Objawienia świętego Jana z 3 rozdziału 8 wersetu. Pan Bóg wyposaża nas w moc. Moc, której może my jeszcze w tej chwili nie odczuwamy. Nam wydaje się, że tej mocy nie mamy, aby przeciwstawić się złu. Ale gdy On stoi za nami, to nawet mała moc potrafi zdziałać niesamowite cuda. Dlatego dziś, moi drodzy, zapraszam Was i zachęcam do tego, abyście w ciągu dzisiejszego dnia pomyśleli o tych wojownikach, dzielnych wojownikach, żołnierzach Ukrainy, którzy choć z militarnego punktu widzenia mają małą moc, to jednak walczą, bo są wielkiego ducha. Walczą o swoją wolność, walczą o bezpieczeństwo swoich dzieci, swoich rodzin. Walczą, bo wiedzą, że nie mogą dać się pokonać złu. Proszę, módlcie się o nich. My mamy moc modlitwy. Mamy niesamowity oręż, którym możemy wspomóc tę bitwę, aby została wygrana, aby zapanował pokój i sprawiedliwość. Choć na te parę chwil. Niech Bóg pobłogosławi Wasz dzisiejszy dzień. Niech Bóg doda Wam mocy, niech Bóg sprawi, że każda i każdy z nas będzie się dziś czuła ukryta w Bożych ramionach. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.